czy to się właśnie narysowało na naszych oczach? Ej, widzicie to? To jest lekarz. Co on tu robi? Halo? Dzień dobry? Coś, zobaczcie, on coś trzyma w ręce. Proszę, proszę mi powiedzieć, co... Co to jest? Gdzie on biegnie? Ej, on mnie woła za sobą. Gonimy go, gonimy. Proszę się zatrzymać. Proszę, proszę się za... Ała, tu... Nie widzę go nigdzie. Dobra. O nie. Co to jest? Dobra. Wybiegamy tędy. Nie. Wow. Tam się coś pali. Ale to wygląda. To jest ogromne. Wierzę to bardzo dobrze. Widzieliście to? Tam ktoś był. Zniknął. Nie ma go. Tu jest strzałka. Widzicie to? Ja cię kręcę. O matko, tego wcześniej tutaj naprawdę nie było. Lekarza. Co to jest? Okej, dobra, słuchajcie. Udało mi się zrobić tą zbroję bardzo silną. Tak więc idziemy do Muffinki zobaczyć, jak tam jej się po lekarstwie polepszyło. Muffinka. Jak ty wyglądasz? Ty w ogóle widziałaś siebie w lustrze? Nie, co się stało? Oblazłaś jakąś zieloną mazią. A wypiłaś to lekarstwo, które ci dałem? Tak czy nie? Nie. Chyba sobie żartujesz, że nie wypiłaś tego lekarstwa. To było obrzydliwie. No dobra, trzymaj, tutaj jeszcze jedzonko, weź zjedz i wypij to lekarstwo. Węgiel? Nie, to nie jest węgiel, to są glony, glony. Pyszne glony, zobacz, jakie dobre. Bo ja ci nie opowiadam, ale tam są takie ogromne filary w tym momencie i tam jest jakby taki dziwny biom. Ja w tym momencie idę spróbować znaleźć jakiś, może zaradzę temu wszystkiemu, może jakieś lekarstwo znajdę i tego lekarza przepytam, bo on na pewno wie, co się z tobą stało. Więc ja cię tutaj zostawiam, tak? Dasz sobie radę, czy nie? Postaram się, Gitek, ale no, nie wiem. No właśnie widzę, że jest coraz gorzej jest tam. Dobra, nie ma czasu, sobie leż, odpoczywaj i wypij to lekarstwo w końcu, proszę cię. Dobra, na razie, Muffinka. Uważaj na siebie i wróć szybko. Dobra, mam trochę chleba, mam tarczę, mam pochodnie, więc będziemy tam biec. Co prawda troszeczkę głupie jest to, że będziemy tam biec w nocy. Wow, musimy uważać, w sumie nie mogę tak biec. Ale mam nadzieję, że wszystko będzie w miarę dobrze, bo ta zbroja jest w miarę silna, tak więc mam tutaj dużo chleba. Dobra, podbiegnijmy tam, na spokojnie zobaczmy. Tylko najgorsze jest to, że już się noc zaczęła dziać. Nie, dobra, myślałem, że coś tam widziałem, ale to może jakieś zombiaki. Nie, chyba nie ma to nic takiego. Dobra, odejdźcie, odejdźcie. Chyba siekierką lepiej będzie je pokonywać. Zobaczmy, czy coś tutaj jest takiego ciekawego. Nie, chyba spoko. Świnka kolejna. W ogóle nie wiem, czy widzieliście, ale tam przy domku Muffinki w tym momencie zrespiła się świnka. Ona sobie pływa właśnie w naszej łódce. Dobra, idźcie stąd, idźcie. Ej, widzicie to? To jest lekarz. Co on tu robi? Halo? Dzień dobry? Coś, zobaczcie, on coś trzyma w ręce. On coś je. Ej, proszę się zatrzymać. Halo? Proszę się zatrzymać. Proszę mi powiedzieć, co... Co to jest? Co jest? Gdzie on biegnie? Ej, on mnie woła za sobą. Dobra, biegniemy za nim. Co on robi w ogóle? Gdzie on biegnie? On wcześniej się nie ruszał. Czy on tutaj stał? On tu stoi? Nie, to jest... Jego tu nie ma. To jest on. Dobra, gonimy go. Gonimy. Proszę się zatrzymać. Proszę się za... Ała, ty... Co jest? Gdzie on zniknął? Halo? Gdzie on jest? Nie widzę go nigdzie. Dobra. O nie. Co się tu stało? Wow, widzicie coś? Dobra, poczekajcie. Okej, na spokojnie. Czy to był on? Widzieliście, w co on się zamienił? Ja nie mogę. Oświetlmy to wszystko. Czy on tu szedł? Jest. Jezu, jaki on jest ogromny. Co to w ogóle jest? To chce mnie zaatakować? Tak, goni mnie. On mnie goni, ja nie mogę. Dobra, wybiegamy tędy. Nie! Wow. Czy on tu jest? Goni mnie, czy nie? Nie, chyba się udało. Okej, na spokojnie w tym momencie. Odejdźmy od tego i wróćmy nam wzrok. O tyle dobrze. Idź mi stąd. Co? Skąd on się tu wziął? Ja nie mogę. Jak on jest ogromny. Co jest? On padł tam. Co tu się dzieje? Dobra, na początku pokonajmy tego. O nie, ja zapomniałem, że to się powiększa, jak tylko pokonuję tu potwory. No nie! Dobra, na spokojnie. Ja nie mogę tu z wami walczyć. Dobra, wracamy do środka. Dobra, ej, on zniknął. Jego chyba już nie ma. Dobra. O, na spokojnie, ale dlaczego? Nie, on tu jednak jest. On mnie chyba nie widzi w tym momencie. Podejdźmy bliżej. Dzień dobry, panie. No nie! Musiałeś mnie wydać? Co tu się dzieje? Dobra, ja mam pomysł. Zróbmy jakąś pułapkę. Cofajmy się teraz do tyłu. Wow, naprawdę jeździec w tym momencie? Co tu się dzieje? Wiecie co? Ja mam pomysł. Ja biegnę do tego ogromnego pałacu. Czy co to tam jest? Tam, który jest w tamto miejsce. Zostawmy to w tym momencie. Ja nie wiem, o co chodzi z tym lekarzem. Ja nie wiem, co tu się dzieje. Ja cały czas go słyszę. Słyszę, jak on tutaj gdzieś ze ścianą chodzi. Jest jeszcze wejście w sumie drugie. Możemy tędy przejść. Dobra, tylko nie ma. Czy wy w ogóle wiecie, co takiego jest? Biegniemy tędy. Przyjdźmy po cichu. O, stoi. O, nie. No, dlaczego ja się wpakuję? Jakaś róża tu na środku. Czy ja go mogę uderzyć? A masz. Co? Ile on bije? Nie. Ale on jest silny. To było głupie, że ja go uderzę. Co on tu robi? On się chyba teleportuje. On nie widzi mnie w tym momencie. A jak zniszczę tutaj? Czy on nie może chodzić w ogóle po piachu? Czy mi się wydaje? Sprawdźmy to. Idzie czy nie idzie? On chyba nie może tutaj całkowicie. Ja nie mogę. Dobra, spróbujmy go. Nie. Ale czary może mi rzucać dalej.
Jednak może. Co tu się dzieje? Musimy jakoś szybko wrócić do domu. Ja temu nie dam rady. Nie ma takiej możliwości. Tutaj nie ma wyjścia. Tu chyba było jakieś wyjście? Tędy? Nie? Tędy? Wow! O nie, ja padnę. Dobra, tak jak widzieliście, ja nie jestem w stanie tam w ogóle nic zrobić. On tak bardzo mocno mnie bije, że nie, ja sobie tutaj całkowicie nie poradzę. Jeszcze jedną rzecz bym zrobił. Podbiegniemy sobie w tamtą stronę. Zobaczymy, czy jest tam coś ciekawego w tamtej twierdzy. Czyli widzicie, tutaj w tym momencie ten lekarz tak jakby wszystkiego tego pilnuje i nie pozwoli nam znaleźć tajemnicy. Więc lecimy w tamtą stronę. Może tam się rozwiąże nasza zagadka. Mam nadzieję, że coś tutaj takiego znajdziemy. Patrzcie, dodatkowe świnie. Świń wcześniej tutaj nie było. Ktoś je musiał tutaj stworzyć. Może one uciekły stąd. Może tutaj będzie coś ciekawego. Wow, tam się coś pali. Ale to wygląda. To jest ogromne. Dobra, wejdziemy tam i na spokojnie, bo mamy dużo pochodni, więc nie powinno być problemu, a widzę, że on chyba nie wybiega poza ten. Tu są jakieś drobinki. Dobra, wejdziemy na górę. Zobaczmy, może się rozejrzyjmy tędy. Okej, zjedzmy sobie na spokojnie chlebek, ale to jest ogromne. Wow, skrzynka. Ej, co, może jakieś itemy ciekawe? Może tu będą jakieś lepsze rzeczy? Coś jest u góry? Nie, nie ma. Dobra, wiecie co? Skoczymy po tą skrzynkę i zobaczymy, co takiego można tutaj ciekawego znaleźć. Mam nadzieję, że będzie tutaj... Wow, do spania. Dobra, zobaczmy tylko, co jest w tej skrzynce i chyba będziemy wracać do mówiny. Wow, jakieś rzeczy. To jest jakiś dysk, fragment dysku i... Proszę przestać, iść mi stąd. O nie, to też, zobaczcie, jak je tutaj gdzieś pokonam, to też wszystko brasta. Nie, no, naprawdę źle to wygląda. Proszę mnie zostawić, nie możemy tu walczyć z parami, bo widzę, że to jest naprawdę bardzo ciężko. Wow, tu jest jakaś chyba główna wieża, ale tutaj jest bardzo spokojnie. Widzicie, tylko takie pory? Okej, tam wszystko śwituje. Myślę, że to jakiś potwór wielki tam chodzi. Ale tu nic takiego ciekawego nie ma. I zobacz, to już się tam kończy, więc to wbrew pozorom nie jest aż takie duże. Weźmy na samą górę. Wow, tu też wszystko obrosło. O, książki. Książki nam się bardzo przydadzą, bo książki będą nam potrzebne przede wszystkim na enchant. Mimo, że w tym momencie, jak ulepszymy całą tą naszą zbroję, to uda nam się go pokonać. Ale nie spodziewałem się tego. Nie wiem, czy wy się spodziewaliście. Napiszcie oczywiście w komentarzu, co to w ogóle było. Jak to jest możliwe, że on się zamienił w niego. Dobra, zejdźmy teraz i ja bym wrócił na spokojnie w tym momencie do domu. Tylko obejdźmy to dookoła. Ja zerknę sobie, czy jeszcze tutaj jakiś książek nie ma, bo widzę, że naprawdę jest spokój. Bałem się trochę tu przychodzić, a widzę, że tu jest tu zupełnie łatwiutko z porównaniem do tego, co tam się dzieje. Tu chyba już nie ma zbytnio nic ciekawego. Skrzynka! Wow, czyli w takich strukturach jest. Wow! Z tego będziemy mogli zrobić lunetę. O, może tak zrobimy. Wow! Tu jest lecząca pota! To jest pota lecząca, takiej, której potrzebujemy dla muffinki. Wow, udało się ją znaleźć. Dobra, to oznacza tylko jedno. Wracamy do muffinki, dajemy jej tą potkę, po to, żeby ją wyleczyć. Wyjdźmy tędy się tapić. Wow, na spokojnie. Może on nie chciał, żebyśmy tutaj przyszli. Może nie spodziewał się, że ja tutaj przejdę tu dookoła i pójdę w tą stronę. Dlatego nas chciał może zwabić do środka po to, żeby nas pokonać. Dobra, ja wracam w tym momencie do domku na spokojnie. Dam tą miksturkę muffince i mam nadzieję, że poczuję się lepiej. Wow, ale powiem wam, że naprawdę się przeraziłem. Mam nadzieję, że teraz go nie spotkamy, ale chyba w cień on nie będzie mógł nas tak łatwo zaatakować. Wyjdźmy może górą, bo tu widzę, że jest jakieś wejście i spróbujemy skoczyć górą, czy... Patrzcie, redstone się nie zamienił, czyli redstone dalej działa. Posłuchamy, czy on gdzieś tutaj biega. Te lampy można byłoby nam przenieść do naszej bazy. Słyszycie? Słychać bicie jego serducha. Dobra, wracamy stąd, biegniemy do muffinki i mam nadzieję, że jej tam się nic nie stało i się troszeczkę polepszy. A, niech to sobie krzyczy. No, on tam gdzieś sobie siedzi w środku. Dobra, nie przejmujemy się nim i nie wchodzimy tam. Dopiero pójdziemy go pokonać, jak zrobimy sobie jakąś wielką zbroję dobrą i przede wszystkim jakiś może łuk czy coś takiego. Piszcie w komentarzu, jaka jest możliwość, żeby pokonać tego złego lekarza, który tam właśnie stworzył coś takiego. Ja nie ogarniam, czy to w ogóle był on, czy to nie wiem, czy to był jakiś jego podwładny. Wow, ile to jest świnek. Musimy je przetransportować do siebie. Dobra, biegniemy w tym momencie na spokojnie do muffinki, ale powiem, że trochę się przeraziłem. Dobrze, że udało nam się znaleźć to lekarstwo. Wydaje mi się, że w ogóle główną rzeczą, którą powinniśmy zrobić, to podwyższyć ten nasz mur cały do góry, po to, żeby nikt nam tutaj nie wchodziło. W ogóle kury się tu znalazły. Tu są kury. Wow! W ogóle porozpiło się dużo zwierząt. To bardzo dobrze. Widzieliście to? Widzieliście to? Tam ktoś był. Tam ktoś był. Ja nie mogę. Ej, zniknął. Nie ma go. Tu jest strzałka. Widzicie to? Tu jest strzałka na tym dole. Jej wcześniej nie było. O... Czy to się właśnie narysowało na naszych oczach? Ja cię kręcę. O matko, tego wcześniej tutaj naprawdę nie było. Dobra, zobaczymy, czy jest muffinka. Halo, muffinka, halo. O, śpi chyba, dobra, nie będziemy jej budzić. Ale to dobrze, bo w tym momencie my tu przynieśliśmy dużo ciekawych rzeczy. Ja jej zostawię tą potkę. Po co nam taka potka? Po co nam potka z powolne opadanie? Dobra, wiecie co? Ja sobie to zostawię, ale potkę przede wszystkim leczącą dam muffince i mam nadzieję, że poczuję się lepiej jutro. Zobaczcie, muffinko, zostaw ją sobie na jutro. Mam nadzieję, że troszeczkę ci pomoże. A ja w tym momencie skoczę i zobaczę, bo cały czas to hałasuje, trzeba zniszczyć wszystko. Zobaczcie, to nam się odświeżyło. To jest ten nasz cały biom. Tutaj zrobiła się jakaś dziwna strzałka. W lewym dolnym rogu, ja tego nie widziałem, czyli musimy iść w tamtą stronę. Wiecie co? Ja tam szybko podejdę, jeszcze zobaczymy, co takiego tam jest i wrócimy do muffinki zobaczyć, jak ona się czuje. Na razie sobie śpi, to na spokojnie, nie będzie takiego problemu, ale powiem wam, że naprawdę mega się boję. Zobaczmy, czy coś tutaj ciekawego znajdziemy, bo po co była nam ta strzałka niby, ale tu nic nie ma. Może to jakieś oszustwo? Ej, właśnie, żebyśmy potem
potem wrócili na spokojnie do domu. Halo, halo, pani strzałko. Nie, nie ma tutaj nic takiego. Chyba zostałem oszukany, tak więc wydaje mi się, że będziemy już wracać, bo to nie ma zbytnio sensu. Ostatnio jak ta była strzałka, to znaleźliśmy lekarza. O, ja cię kręcę, co to jest? Co? Czy to jest młyn? To jest chyba jakaś wioska. Dobra, ja lecę, może w tym momencie oni nam pomogą. Zobaczymy, kto mieszka w środku. Tak, to jest wioska, to będzie młyn, 100%. Dobra, ja tam biegnę uzyskać jakąkolwiek pomoc.